Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna postać w YouTubeowym poradniku o opisie prezentacji i komentarzu do gry nazwanej Paladins. Do momentu robienia tego materiału to komplet. W prawym górnym rogu znajdziecie materiały o wszystkich postaciach, jakie są w Paladins do dnia 7 listopada 2016 roku. Brakowało jedynie Rukusa, czyli małego wkurzającego go, goblina, który siedzi w czymś na kształt powiedzmy robotu kombinezonu. Ta postać zaliczona jest do jakby frontowych, walczących na pierwszej linii, zaś w polskiej Google Translate wersji językowej traktowany jest jako obrońca. I tutaj Rukus wychodzi z całkiem przyzwoitą ilością zdrowia bazowo 4400, chociaż swoimi umiejętnościami może stać się jeszcze bardziej wytankowany. Rukus to postać. No, można powiedzieć, że stara, bo dostępna w Paladin są od wczesnej zamkniętej bety. I tę postać można też delikatnie zmieszać kartami w ciekawy sposób. Z jednej strony możemy mieć tanka, z drugiej strony możemy mieć niezłego, ale dość wolnego DPS-a. Warto już na dzień dobry wspomnieć, że ta postać ma jeden z najszybciej ładujących się Ultimate. Ów. Skoro prójemy ogromną ilością pocisków, zadajemy całkiem spore obrażenia, nasz Ultimate ładuje się bardzo szybko. I to opiszę Wam za chwilę, jak można go fajnie wykorzystać. Jeżeli nie, nie macie, czy nie kupiliście jeszcze wszystkich postaci w Paladin, to warto przemyśleć na przykład pakiet fundatora. Oficjalnie na Steamie albo szukać nieco taniej poprzez G2. No i przy zakupie, aktywacji takiego pakietu, to co wydaliście, złoto czy kryształy na poprzedniej postacie, zostanie Wam zwrócone i będziecie mieć dostęp do wszystkich aktualnych oraz przyszłych bohaterów, a wydane złotko możecie, nie wiem, wydać na przykład na skiny. Jeżeli chodzi o broń główną Rokusa, to niesamowicie szybko walący minigan mający 200 nabojów i prujący około 53 obrażeń na 004 sekundy. To daje w zaokrągleniu, no, ponad setkę na sekundę. To jest naprawdę sporo, i odpalony ruku z całym magazynkiem może sprzątnąć nawet parę postaci. No, oczywiście bez przeładowania. Problem jest tylko taki, że jesteśmy w trakcie brucia spowolnieni o 70% oraz obrażenia spadają dość mocno w odległości. Plusem za to jest możliwość strzelania headshotów. Tutaj 80 z bliska na 0,04 sekundy. Niektórych bohaterów możemy robić dosłownie w 1-2 sekundy solidną dawką headshotów. Pod prawym znajdziemy u Rukusa tarczę ochronną zwaną emiterem bazowo 3,5 sekundy trwania plus 3000 obrażeń, ta tarcza może wchłonąć. Przeciwnicy wokół są minimalnie o 10% no, spowolnieni na 2 sekundy. Pod kół znajdziemy ciekawy skill, który możemy użyć tylko wokół celu rozgrywki. Na przykład wokół punktu kontrolnego albo wokół wózka, nie możemy go używać tak po prostu. Używamy jakby tarczy i dzielimy się nią z kolegami. Okoliczni kumple obrywają o 50% mniej od przeciwników na 3 sekundy. Dobry skill do przepychania, typowo wspierający, mimo że Rukus to taki niby tanker ochroniarz. Pod F znajdziemy śmieszkowo. Dziwny skill. Odskok na około 2-3 metry możemy go użyć dwukrotnie, nim wejdzie w odnowienie. i Warto wspomnieć, że każdy odskok osobno regeneruje się przez 5 sekund, czyli możemy raz po razie co 5 sekund albo musimy poczekać 10 sekund, by mieć odnowione oba odskoki. Ultimate Rucusa to Hexafire, naprawdę potężna sprawa, którą spokojnie można wykręcić 3-4 kile w parę sekund, ale ma za to słaby punkt. Hexafire powoduje, że prójemy 120 obrażeń co 0,04 sekundy oraz mamy zrzutnie rakiet próbujące 250 na 0,25 sekundy. Mamy też redukcję otrzymywanych obrażeń o 10% i jesteśmy odporni na kontrolę tłumu. Ale jesteśmy cholernie łatwym celem, bo praktycznie ledwie, ledwie chodzimy z prędkością chyba 5 czy 8% normalnej prędkości poruszania się. I tutaj ważna sprawa. Nasz... Shield pod prawym klawiszem i Ultimate mogą działać jednocześnie. Odpalamy Ultimate, odpalamy Shielda. Mamy ponad 7000 o jakby odporności, czy powiedzmy, możemy przyjąć obrażeń nim zginiemy. Naprawdę solidna sprawa. Czyli mówiąc prosto, Rukusę można spokojnie wykręcić nawet pętę przy odrobinie szczęścia. 4400 zdrowia, 3000 Shielda plus ogromne kozackie ilości obrażeń na bliski kontakt. Karty u Rukusa są całkiem niezłe i tutaj można nieźle wybudować dwa całkiem ciekawe zestawy. Ja zaproponuję jeden. Tradycyjnie swoje możecie pisać w komentarzach. Zawsze napiszcie obok nazwy karty, co ona daje, by innym łatwiej było zrozumieć Waszą propozycję bez zagłębiania się gdzieś tam w karty w grze. Ja osobiście poszedłbym w maksymalny emiter, czyli zwiększenie swojej odporności o 3000, jak najczęściej, i jeszcze leczenie się w trakcie tego emitera. Jeżeli Weźmiemy Hit Diffuser na trzecim, emiter mamy co około 9 sekund. Jeżeli razem z tym weźmiemy na trzecim kartę nazwaną Warden, to nasza tarcza trwa 6,5 sekundy. Tutaj nam naprawdę solidną dawkę tankującą, tylko musimy pamiętać o tym, że nasza tarcza musi się skończyć, żeby mogła się odnawiać. Trzecia karta na trzecim poziomie to albo Nanotechnologia na trzecim, czyli leczymy się o 150 na sekundę w trakcie trwania emitera. I skoro przedłużyliśmy go już o 6,5 sekundy, wychodzi to około 900 zdroni. Całkiem sporo. Albo zamiast tej karty dobieramy Proximity na trzecim. Ta karta sprawia, że za każdego przeciwnika w okolicy, kiedy wskoczymy tym naszym odskokiem, dostajemy 3% redukcji obrażeń na 3 sekundy i ten efekt może się stakować. Delikatnie się odpalamy, czyli odpalamy nasz minigun, wskakujemy w poranionych przeciwników tym odskokiem. Mamy 9, czy tam powiedzmy 12% redukcji obrażeń w zależności od ilości przeciwników, odpalamy shielda. I prójemy. Dobieram jeszcze alternator na drugim poziomie, czyli leczymy się o 100 na sekundę, kiedy użyjemy tarczy pod kół na punkcie albo przy wagoniku, czyli tej tarczy, która yy, rozdziela się na naszych kolegów i zmniejsza im obrażnia o 50%. Plus emiter, to jesteśmy naprawdę mocnym, auto leczącym się tankiem. Nie dość że liczymy się emiterem, nie dość, że liczymy się jeszcze tym skillem, yy, który zmniejsza obrażenia kolegom. To jeszcze jesteśmy trochę wytankowani shieldem. Dobieram jeszcze na pierwszym poziomie slow dumbo. Czyli można nas spowolnić maksymalnie o 60% prędkości poruszania się. No cóż, no nie mamy mocnych skili ucieczkowych u Rukusa, więc spowolnienie nas może być dość groźne. Wydaje mi się, że karty bustujące prędkość przeładowania są tutaj trochę bez sensu, bo i tak nasza postać przeładowuje dość szybko. Ale odnawianie żałosnych 20 nabojów mających 200 ogółem też tutaj nie ma sensu, więc pozostałe karty dla Rukusa wydają mi się troszeczkę. Powiedzmy słabe. Trochę sensu mogą mieć karty dające shielda, kiedy spadniemy do 30% zdrowia. Ale te karty mają aż 45 45 sekund odnowienia, czyli bardzo dużo. Jeżeli chodzi o perki dla Rukusa, pierwsze co bym pakował to powiedzmy Morabust, Boost, by ten nasz potężny, obrażeniowy Ultimate mieć jeszcze szybciej, mimo że odnawia się dość szybko. Jeżeli w przeciwnej drużynie są tarczownicy typu Makoa, Fernando, Berlik, czy właśnie Rukus też po części, to możemy wziąć Rekera, czyli nasze karabinki, nasz minigun z Wreckerem to istna apokalipsa dla postaci z tarczami bo próbujemy do nich i jeszcze im te tarcze bardzo szybko rozwalamy. Nawet jeżeli Fernando zasłoni się za barykiem starczą, to my z Wreckerem i z ultimatem Możemy ich porobić. Jeżeli ich nie ma, to bierzemy Life rip, czyli 10% wykradania zdrowia. Jedna seria za tysiąc trochę trwa chwilę, ale to 100 życia. Plus leczenie się z zaprojektowanej wyżej karty postaciami. No po prostu odnawiamy sobie z życia w cholerę. W parze z jakimś tarczownikiem na punkcie jesteśmy mega koksem. No cóż, tradycyjnie to moja wizja zrobienia Rukusa pod powiedzmy Heela i tarczę. Jeżeli macie inną, inny zestaw, inny pomysł na zrobienie go, inne karty albo inne perki... Malcie w komentarzach. Dla mnie osobiście Rukus to dość mocno niedoceniana postać, która w dobrym party z kimś na Discordzie albo na Teamspeaku może zdziałać mocne cuda swoim ciągłym leczeniem oraz tarczowaniem. Jedyny jej problem to dość spora podatność na obrażenia, chodząc po prostu wolniej przy strzelaniu, oraz brak skili ucieczkowych mogących nas wrzucić gdzieś do tyłu na daleki dystans. No cóż, tyle.